Hej, na blogu czeka na Was kolejny przepis i jest to tym razem przepis bez filmu, więc go tutaj nie zobaczycie. Dlatego nagrywam ten krótki film, żeby Was właśnie tam odesłać. Mówiłam zresztą niedawno w filmie, że pojawiają się na blogu takie przepisy, więc wejdźcie i zajrzyjcie. Jest to sernik bardzo łatwy, prosty do zrobienia. I przypomniałam sobie, tak naprawdę uzmysłowiłam sobie to dopiero dzisiaj, że nie powiedziałam Wam o czymś ważnym dla mnie, o czymś, co naprawdę ma dla mnie duże znaczenie. Jeśli obserwujecie mnie na Instagramie albo na Facebooku, to jest duża szansa, że na pewno o tym wiecie, bo tam takich informacji pojawiało się już bardzo, bardzo dużo. Ale tak naprawdę niektórzy z Was są ze mną tylko tutaj. Dlatego też Wam chciałam powiedzieć, że biorę udział w konkursie. To jest konkurs na Twórcę Roku. I tam zgłaszają się blogerzy, vlogerzy, ludzie, którzy będą teraz oceniani, ale trwa właśnie teraz jeden z etapów tego konkursu, czyli głosowanie SMS. I tutaj tak naprawdę sama niewiele mogę zrobić, ponieważ SMS-y muszą płynąć od czytelników, od widzów. I mam do Was ogromną prośbę, jeżeli którykolwiek przepis Wam się spodobał, chociaż raz z niego skorzystaliście, albo po prostu lubicie ten kanał, trafiliście na niego z jakiegoś konkretnego powodu, to bardzo Was proszę o wysłanie na mnie takiego SMS-a. Koszt SMS-a to złoty 23 zł. Wszystkie pieniążki zbrane z SMS-ów idą na fundację dla dzieci i na spełnianie ich dziecięcych marzeń, a SMS-a należy wysłać pod numer 7124 o treści A11242. I można wysłać tylko jednego SMS-a z jednego numeru telefonu, więc możecie chwycić też telefony swoich sióstr, koleżanek, chłopaków, mężów, mam i po prostu wysłać na mnie SMS-y. Głosowanie trwa do wtorku, do 1 marca. O godzinie 12 jest ostatnia aktualizacja. Wszystkie aktualizacje odbywają się właśnie o godzinie 12 w południe albo o 24, więc jeszcze 3 aktualizacje przede mną, jeśli dobrze liczę. Na chwilę obecną jestem na 11 miejscu. A zasady są takie, bardzo proste zresztą, że do dalszego etapu, nie wiem czy tu nie będę szeleścić kablem, że do dalszego etapu przechodzi 10 najlepszych blogów, bądź najlepszych vlogów. I tak naprawdę to słowo najlepszych ma tutaj znaczenie, jeśli chodzi o ilość SMS-ów, czyli 10 takich, które otrzyma największą liczbę SMS-ów. Więc jestem na 11 miejscu teraz. To tak jak dla sportowca czwarte, albo dla kogokolwiek, kto znalazł się kiedyś na jakimś podium. Na czwartym właściwie miejscu to się nie znalazł na podium, więc wiecie, co chcę powiedzieć. Dlatego bardzo Was proszę, żebyście dzisiaj zamiast kciuków w górę w tym filmie mogli użyć kciuka, na przykład, żeby wysłać na mnie SMS-a. Za wszystkie bardzo dziękuję i odwdzięczę się w kolejnych przepisach. I oczywiście zapraszam na bloga na przepyszny sernik.